57 tysięcy złotych dotacji otrzymał Wałbrzyski Teatr Lalki i Aktora na produkcję spektaklu inspirowanego powojennymi fotografiami mieszkańców Welimia. Zdjęcia wykonał Filip Rozbicki, konsultantem będzie Łukasz Kazek. Dotacja została przyznana przez Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach programu Patriotyzm Jutra. Jest to konkurs dla organizacji pozarządowych oraz instytucji kultury, które chcą swoimi działaniami promować kulturalne dziedzictwo regionu i lokalny patriotyzm. Parę miesięcy temu namówiłem Martynę Majewską, reżyserkę z Jugowic, młodego pokolenia, która robiła nas Sachema, między innymi, żebyśmy napisali właśnie na ten patriotyzm jakiś projekt. I ona zaproponowała, że wydarzenie, które się jakiś czas temu w Welimiu, czyli znalezienie 120 klisz na strychu i cała akcja, która była gdzieś tam promowana przez pana Łukasza Kaska, jest to fajny materiał na to, żeby zrobić spektakl teatralny. Wymyśliła, że będzie to musical, bardzo nietypowo. Chcemy z tych zdjęć, które są, zostały ocalone od zapomnienia, wybrać 10 do parunastu zdjęć, które będą w powiększonych formatach tworzyły scenografię. Konsultantem przedsięwzięcia jest Łukasz Kazek, radny Welimia i pasjonat historii miasta. To właśnie on najpierw uratował, następnie publikował i nagłośnił sprawę niezwykłych zdjęć Filipa Rozbickiego. Autor zdjęć nikomu nie powiedział o swoich fotografiach. Znaleźli je po jego śmierci nowi lokatorzy mieszkania, którzy skontaktowali się z Łukaszem Kaskiem. To są zdjęcia, które zostały w 2014 roku znalezione na strychu świętej pamięci Filipa Rozbickiego, jednego z pierwszych osadników w powojennej gminie Walim, fotografa amatora, organisty w powojennym kościele w Walimiu. Człowiek ten robił normalnie ludzkie życie, utrwalał na kliszach, najzwyklej stały nagle negatywy, stały wywołane, powiedzmy, i odcyfrowane i, no i zrobiły, powiedzmy, taką, jakąś taką aurę, magię o historii zwykłych ludzi, bo to były historie takich ludzi, którzy najzwyklej uczestniczą w tym powojennym życiu, w tych latach 50., trudnych latach, stalinowskich latach, powojennych latach, ludzi, którzy przyjechali na ten dziki zachód. Inspiracją do powstania spektaklu były zdjęcia Filipa Rozbickiego, mieszkającego w Walimiu. Fotografie wykonane na przełomie lat 1947-1952 będą stanowiły scenografię przedstawienia. Autorzy projektu chcą dotrzeć do żyjących osób, które utrwalono na zdjęciach i przedstawić ich historię. Mój wkład polega na tym, że mam udostępnić zdjęcia. To raz, żeby to bez żadnego problemu. Druga rzecz, mam być konsultantem historycznym, bo wiadomo, będziemy opierać się o powojennej historii ziem zachodnich. I przede wszystkim, no ja znam tych ludzi, no bo zdjęcia zdjęciami. Ale jak te zdjęcia zaczęliśmy publikować, to ci ludzie zaczęli się rozpoznawać. I nagle ktoś rozpoznał swojego dziadka, swoją babcię, ktoś siebie rozpoznał. I ja do nich docierałem. I ja wiem mniej więcej, kim dzisiaj oni są i kto na tych zdjęciach jest i jakie ma historie ludzkie. I trzeba będzie do nich pojechać, trzeba będzie nagrać tych ludzi, żeby ci aktorzy, którzy się wcielą w nich, no, wiedzieli, kogo mają zagrać, jaki ten człowiek miał przeżycie, na czym trafił ten Dziki Zachód i co się działo na tym zwanym Dzikim Zachodzie. Wywołane negatywy trafiły do laboratorium fotograficznego. Wiedzy, życie, inne oblicza historii. Ja mogę powiedzieć, że byłem zaskoczony jedną rzeczą, bo to przychodziło do mnie w takich folderach. No i ostatni folder, piszą do mnie z wiedzy i życia innych oblicz historii. Łukasz, to już jest ostatni folder. No, ostatni, super. Otwieram ten folder ostatni, patrzę, a tutaj moja babcia z moją mamą. Nie? W spektaklu oprócz aktorów Teatru Lalki i Aktora w Wałbrzychu wezmą również udział muzycy Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu. Premiera została zaplanowana na jesień.